Dzień dobry, nazywam się Nowak Paweł, witam Was na kanale Nowak Audio i po wakacyjnej przerwie wracamy do tematu pod tytułem Dziennik Audio. Okres wakacyjny, więc w sferze audio za wiele się nie działo, ale już we wrześniu premiera nowej generacji kolumn głośnikowych od Bowers & Wilkins serii 600. Bowers & Wilkins przedstawia nową generację kolumn głośnikowych serii 600. Tworzą ją cztery modele. Podłogowe 603S3, podstawkowe 606S3 oraz 607S3. Do tego uzupełnieniem jest centralny HTMS3. Całości dopełnia model FS600S3, czyli nowy stand podgłośniki. Wszystkie wykorzystują jedne z najbardziej wszechstronnych ulepszeń, jaka seria 600 kiedykolwiek otrzymała. W serii 600S3 kolumny głośnikowe zostały ulepszone pod wieloma względami w porównaniu z poprzednią generacją. Część nowych komponentów, które zostały zamontowane, zaprojektowane i poprawionych w modelach, pochodzi z wprowadzonej na rynek w ubiegłym roku serii 700S3. B&W 600S3 to cztery solidne konstrukcje zróżnicowane m.in. pod względem gabarytów i wykorzystywanych przetworników elektroakustycznych. Każda kolumna jest oferowana w trzech wersjach kolorystycznej: białej, czarnej, dębowej z białym frontem. Podstawka głośnikowa 600S3, którą zapełnia tę linię produktową, jest kompatybilna z modelami, co oczywiste, 606S3 i 607S3 i dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym lub srebrnym. Oczywiście te zespoły głośnikowe mogą stworzyć bardzo fajne kino domowe, jak również sprawdzą się w klasycznym systemie stereo. Zarówno kolumny podstawkowe, podłogowa, jak i centralna mogą współpracować w ramach jednego systemu nagłośnienia z subwooferami B&W takimi jak ASW608 czy ASW610. Co mamy nowego? Nowa tytanowa kopułka wysokotonowa. Jedną z kluczowych nowości w serii 600S3 jest nowy Twitter Titanium Dome. Przetwornik wysokotonowy ma w tej linii kolumn dwuczęściową konstrukcję z bardzo cienką, lekką, a jednocześnie charakteryzującą się dużą sztywnością kopułką główną o grubości 25 mikronów, wzmocnioną 30-mikronowym pierścieniem z tytanu. Elementy te zostały ulokowane w znacznie wydłużonej tubie, inspirowanej konstrukcją, która pojawiła się już w modelach serii 700S3. Umożliwiło to zredukowanie rezonansów powstających za kopułką i pozwoliło uzyskać bardziej otwarte brzmienie, na które obudowa wpływa w znacznie mniejszym stopniu. Przy okazji nowej tytanowej kopułki wykorzystano elementy montażowe membran właśnie znane z serii 700. Dzięki temu uzyskano lepszą dyspersję w zakresie wysokich tonów. Na tym jednak nie koniec inspiracji wyższymi seriami kolumn głośnikowych B&W. Konstrukcja maskownicy Twittera została zaczerpnięta ze stosunkowo niedawno wprowadzonej serii 800 D4 Signature. B&W 600S3 membrany Continuum. W nowej serii zastosowano przetwornik elektroakustyczny z opatentowanymi membranami Continuum. Dzięki swojej kompozytowej konstrukcji membrana unika gwałtownych zmian w zachowaniu, a przez to zniekształceń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie konwencjonalnego głośnika elektroakustycznego. Projektanci i inżynierowie z B&W postanowili ulepszyć także zwrotnice głośnikowe. Mamy tutaj kolejną inspirację serią 700, ponieważ w zwrotnicach zastosowano wysokie klasy kondensatory, znane właśnie z tej linii kolumn. To wszystko przełożyło się na bardziej rozdzielcze i otwarte, neutralne brzmienie, a tym samym poprawiło przejrzystość zarówno wokali, dialogów, głosu lektora, jak i instrumentów. Czyli jak czytamy, jak słyszymy, postawili przede wszystkim na to, żeby poprawić ten zakres, czyli zakres tonów średnich. Dobra, szanowni, to jest taki newsik. B&W wprowadza odświeżoną serię 600S3 we wrześniu.
A ja chciałbym Was zaprosić na spotkanie organizowane przez nas, czyli przez Audio Muzo Fans. Spotkanie cykliczne, które odbywa się w ostatni... Taki pomysł jest oczywiście, żeby się odbywało w ostatni czwartek miesiąca. I tym razem na spotkaniu naprawdę będzie coś zacnego. Zresztą zawsze jest coś ciekawego. Może tym razem uda mi się trochę lepiej to nagłośnić. Whisky Rum Club w Łodzi. 28 września. Klub nazywa się Alembik. Co będziemy tam mogli zobaczyć? Przede wszystkim gramofony pana Sikory. Wkładki Aidasa. Litewskie, fantastyczne. Zdaje się, że będzie użyty lampizator w formie przedwzmacniacza gramofonowego. Jako zespoły głośnikowe powinny posłużyć swedy audio, a utworów i nagrań będziemy słuchać z płyt wydanych przez AC Records. Ja również powinienem tam być obecny. Mam nadzieję, że to się uda. Także serdecznie Was zapraszam. Startujemy średnio albo zazwyczaj w okolicach godziny 17, a ciągniemy gdzieś do 20, może pierwszej. Także Alembik Whisky and Rum Club Łódź 28 września 2023 rok, godzina 17. J.Sikora, gramofony, lampizator, AC Records, Sweda Audio, Audio Muzo Fans, Nowak Audio. Serdecznie zapraszamy. I cóż, wchodzimy na tak zwanego Elixa. Zobaczymy, co się wydarzyło, co mamy za ciekawe urządzenia. Postanowiłem, że od jakby pierwszy odcinek w nowej serii powakacyjnej rozpocznę od rzeczy budżetowych, więc dziś poszukam urządzeń do złotych 1000, ale wpierw chciałbym Wam zaprezentować moje JBL 4343B, które fantastycznie grają, ale do mojego pomieszczenia są zdecydowanie za duże i zostaję przy swoich awangardach. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu JBL 4343B. Cena wywoławcza 43 tysiące złotych, z oczywiście za parę i jest to kwota do negocjacji. Dobra, zobaczmy co na OLX. No dobrze, jesteśmy na OLX-ie. Tak jak powiedziałem, szukamy dzisiaj urządzeń do kwoty 1000 złotych. Ustawiłem kolumny głośnikowe, sprzęt audio, kwota 500-1000, używane i szukamy czegoś ciekawego. Quadrale 600, bardzo ciekawa propozycja. Peerless Kit 20, Alnico 750 równie. Magnaty Viva 1000 zł do negocjacji, może magnaty jeszcze nie. Bostony, proszę bardzo, 1000 zł plus Amplituner Technics. O! Jamie Laby. Jak najbardziej. Chorus 710. Owszem, tak, jest to budżetowa. No nie jest może w jakimś idealnym stanie. Zwrotnica spoko, można jeszcze coś poprawić. O, pan już poprawił. Na Jansenę niebieskie. Okej. No. I czyżby jeszcze dorzucił ten amplituner od Nada? Zobaczmy. Odnowione głośniki firmy Jamie Lab. Idealnym, niezerwany, nieuszkodzony. Odmłodziłem zwrotnicę. Dobra, jak to gra? Wspaniały dźwięk. No dobrze, tak jest. Polglasowy 6,5 cala głośnik. Ta nowa kopułka. Przy minus 6 dB 40, przy minus 6 dB 45 Hz od dołu, 89,5 efektywności, impedancja 8 ohm, minimum 3,9 i w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że 4 podział zwrotnicy na 2,4. Myślę, że warte rozważenia. 700 zł to naprawdę niedużo. Jak za takie Jamie Laby,
Ostony. Dobra, może jeszcze do nich wrócimy. BMW DM220. Znam doskonale, kupiłem je w etacie. Ale jakbyście chcieli kupić takie zespoły głośnikowe, to myślę, że jestem w stanie. A to nie są jakieś takie mega idealne, chociaż te ojca też nie. Ach, kurde. No ale dobra, no to jest jaka kwota? No to jest kwota 1000 zł. No to taka 800 to jest trochę ciemne granie jak na BMW i trochę mało środka. Sporo basu, ale do rocka myślę, jak najbardziej można spróbować. Pilot Seasa, dobra. O, Mirage, czyli szukamy czegoś fajnego, jeżeli chodzi o średnicę i całkiem niezłą stereofonię. Kanadyjska marka. Te kolumny są bardzo dobrze zestrojone, jeżeli chodzi o obudowanie sceny dźwiękowej. Do jazzu, może do klasyki trochę nie za bardzo, natomiast jazz, blues, fantastycznie. Muzyka filmowa też. Dobra, idziemy dalej. Infiniti, STX, no to przepraszam, ale nie polecę. Dali 505. Dość uniwersalne zespoły głośnikowe, jeżeli... Czy pan wstawi może jakieś zdjęcie przetworników? Nie bardzo. Nie bardzo. No mając nadzieję, że oczywiście stan przetworników jest dobry. Bez rdzy jakość dźwięku. Tak, Gdańsk, Sopot, 1000 zł. Myślę, że dali 505. Bardzo fajne kolumny. Bardzo uniwersalne. Sprawdzą się. Oczywiście mówimy o tej kwocie do 1000 zł, więc... Ale warte rozważenia. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego na giełdzie. No pokażmy. Ruger & Maz to raczej do kosza się nadają niż do grania. Nie za dużo. Zobaczymy, czy jeszcze coś jest na drugiej stronie. Mam nadzieję, że wakacje wam się udały. Było trochę odpoczynku, a powrót po wakacjach do odsłuchu po dłuższej przerwie. Te jamy są niestety słabe. Boze 401 nie urzekają. Kewku 350 za 1000 zł. Czemu nie? Do małego pokoju. Jak najbardziej. Tranzystorowy wzmacniacz, mały pokoik. Jak najbardziej takie kefy. Bardzo przyjemne granie. Oczywiście w tej kwocie. Dobra, jedziemy dalej. Mamy kefy. Jeszcze coś uda się ciekawego znaleźć. O, czyżby były mordy w shortach? Nie, to coś innego. Jako Odeon. Tak, harmonii jak najbardziej. To też jak ktoś lubi troszkę mocniej przyłożyć, to jak te kolumny dobrze się spiszą w roku. Wygląda przyzwoicie. Nie wiem, czy wiecie, ale taga to właściwie, a nie właściwie, tylko jest to taka polska. To oczywiście, gdzie składają i gdzie są składane urządzenia, no to wiadomo, natomiast jest to marka polska. Tonsil Nordic, no tutaj jest ciekawostka. Pośmiejemy się troszeczkę. Zobaczmy. Głośnik pasowy niewiadomego pochodzenia. A nie, pan rzucił tu zdjęcie. Nordic, czyli co? A czyli Alda, czyli China. Głośniczek Made in USA, okej, dobra, jest. Zobaczcie, tutaj powariował tutaj konstruktor. Reflexy zostały, zwrotnica chyba nie zmieniona. Głośniki zupełnie inne. To na pewno zerowo zagra, ale poczytajmy. O. Okej. Przepraszam, panie sprzedawco, ale nie mogę jest tych twoich kolumn polecić w żaden sposób. Tonsil Nordic. Dobra, znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Infinity.
O, Elaki. Bardzo proszę. Infinity Alpha. To jest bardzo niedoceniana seria, a można się naprawdę zdziwić. I tu jeszcze pan sprzedaje cały zestaw kina domowego. Bardzo fajne kolumny. Naprawdę uniwersalne granie, też raczej pod tranzystor. Ale w tej cenie, jak on chce cały zestaw sprzedać, słuchajcie, śmiało, to jest naprawdę dobra cena. Nawet bez tych głośników. Na ile prawdopodobnie poleci znajomemu? Na razie nie polecam. Dobra, idziemy dalej. Infinity były ciekawe. No dobra, to jeszcze pójdźmy na trzecią stronę. Szukamy zespołów głośnikowych do kwoty 1000 zł na popularnym portalu sprzedażowym OLX. Tano i Mercury V4, no niestety. Zamoc 7, też jest niestety. Głośniki, pióry, nie wiadomo co to jest. O tych wokalach już było. Pylon, opal. No to zobaczmy te pylony. A, okej. Okay. Też bardzo fajne głośniki do niedużych pomieszczeń, chociaż ten głośnik całkiem sporo basu potrafił z siebie wydobyć. No. Pyk. Że 1000 zł do negocjacji. Warto pomyśleć o takich pylonkach. Ktoś rozpoczyna swoją przygodę audio. Phantom Quinto 520. No i myślę, że mamy coś, co jest najbardziej ciekawe. A mianowicie JBL XT20 oraz DALI 4A, czyli tak naprawdę protoplasta 104 legendarnych. Tu jakoś może nie jest za idealnie. Tak, ale to nie jest duży problem. Nie wiem, czy tutaj pan nie ma jakieś ściereczki, szmatki albo czegoś, no nieważne. Tu też może odkurzacz by się przydał. Słuchajcie, DALI 104A to naprawdę są świetne kolumny. We Wrocławiu. No dobra, jeszcze zobaczmy, jak wyglądają te JBL-e. JBL. No, tutaj widać, że jest pan audiofil. Zadbany JBL. Chyba. Nie prostował tej membrany paluszkiem od wewnątrz. No, złącze na beldenkach. Prawne, mam kilka par JBL, są używane sporadycznie, no to niestety nie polecę, jeżeli zostało wymienione zamówienie. Dobra, może jeszcze coś na kolejnej stronie. Okej, ciach, na Lewandowskiego na pewno nie będę klikał. Maxim, Living Audio, Arkusy. No naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś coś chce poszukać w kwocie do 1000 zł, to idzie coś znaleźć. Worth a Daily, ale to jest gówniana seria. Wygra Fortnite'a, widzę. Poszukajmy jeszcze, co mi się tutaj rzuciło w oczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na Semajku. Polipropylenowe membranki. No cóż, no taka stara niemiecka szkoła tutaj. Dużo basu. Nie są to jakieś może figlarne kolumny. Kurczę, w tej kwocie spoko.
tutaj mi się podświetla coś, co jest propozycją. Diory, Polaris, dziękuję. JBL, Telix, czwórka. Boza, Pijamo, dobra. To tyle, jeżeli chodzi o zespoły głośnikowe. Szukajmy wzmacniacza w tej kwocie. Ja. O, i się nic nie zmieniło. Stan używany. I od najdroższy. Kurczę. AS300 za 700 zł? Śmiało. Również bym powiedział, w tym wypadku, no taki widać, że może nie jest idealny, ale... Wzmacniacz gramofonowy. Kurczaczki, naprawdę. Wyjście osobny pod subwoofer. O, tutaj dorzuca pan chyba jakiegoś mini daka. W Radlinie. Spoko cena, myślę, taka jamaszka. Idziemy dalej. Apart Concept. A, to jest to, co myślę. Tak, to niestety. Nie? To niestety nie. We wzmacniaczach do 1000 zł naprawdę myślę jest spory wybór, pewnie jakieś Sony. Jest Marantz PM72. Arkham Alpha 9. I z tymi pylonami tam? Kurcz. Mega fajne połączenie. O ile nikt w niej nie grzebał, nic nie robił. Śmiało. Ile ta Alpha 9 pani Sylwia sobie życzy? 1000 zł. Kurcz. Jak ja rozpoczynałem zabawę w audio, przepraszam, w 90 latach, to no taka Arkham Alpha 9, która tam była dostępna jeszcze w salonie, była przy Armii Ludowej, no to kosztowało tam z 2000 zł, no ale wtedy ja w Burger Kingu zarabiałem miesięcznie 500 zł, także to takie czasy były. 326B NAT, świetny wybór, 616 do roka jak najbardziej, ten Saba, niezły, niezła sprawa. Denon PM710, AMC nie. NAT 3155 jak najbardziej. Cambridge Audio 55, ojejku. Chyba raz widziałem uszkodzonego, tylko a nie miałem okazji posłuchać. No ale w sumie. Wynot. Prosta konstrukcja. Kurczę. Myślę, że no jak na razie moim faworytem jest ta Yamaha i ten Arkham. Oczywiście NAT też. Rotor 971. Świetna sprawa. 352. Kurczę, wzmacniacze to naprawdę. Fidelity Tempest. Nie znam tego musicala. Coś ala 1. HK680. Spoko. Onkyo 9010 też jak najbardziej. PM7200. Spoko. Wzmacniacz lampowy Retro Electro 1000 zł. Poważna sprawa, nie znam. Nie mogę powiedzieć, czy polecam, czy nie. Ok. Daj na drugą stronę. $65.50. Spoko. Miałem. Za 400 zł sprzedałem. 15 lat temu, albo lepiej. 1000 zł, no to trochę dużo, ale może jest w świetnym stanie. 88,50 1000. No nada 30,20 nie muszę przestawiać. To tysiaka jak najbardziej opłaca się go kupić, bo chyba będzie drożał. 30,20 i też Linintek. O, i kolejny mój faworycik tutaj widzę w tej kategorii. Prosta sprawa, trochę taki powiedziałbym audiolabowy. No. Lina mamy, Arkama, Nada, Onkyo, Yamaha.
Zerknijmy, czy jest coś takiego naprawdę, naprawdę. No, LST90 super. Rotel też. Czyli jeżeli chodzi o wzmacniacz do 1000 zł, to jest co kupić. Music Hall z pilocikiem za tysiaka, proszę bardzo. Dobra, może jakieś Sony by się trafiło, te AFE. Demset lub coś takiego. Onkyo. Cambridge Audio, spoko. Yamaha X900 jak najbardziej. PM68 pewnie. No. Grunik po serwisie i do tego stare suby. Też fajne połączenie, można sobie bluesika, dzizika posłuchać. Przejdźmy jeszcze jedną stronę. Vincent, proszę bardzo. 1000 zł. Kliknijmy na Vincenta i chyba na nim zakończymy. Prosty Vincent z pilocikiem. Tylko gniazda. Wejście, wyjście. 4 wejścia. No, przez wzmacniacza gramofonowego brak. No, ale jak najbardziej można coś takiego zaryzykować, powiedziałbym, bez problemu. Dobra, wracamy. Wracamy. I czy mamy jakieś gramofony? Niby 645 sztuk. Ja chcę wybrany dla mnie, chcę od najdroższych. Chciałbym używane. Mogliby ci panowie tutaj z OLX-a popracować, żeby to już człowiek wybiera raz i tylko przyciska 745. O, Dual 1239. Oko. Rega Planar 1. No nic prostszego się chyba nie da. Za 1000 zł zobaczmy, jak to wygląda. No, jeszcze wkładeczka audiotechniki. On jeszcze nawet nie odkrył, jak może to zagrać z tym przedzmacniaczem Vivanco. Może służyć tylko do sprawdzenia, czy gramofon pracuje. Dobra, jedziemy dalej. Audiotechnika nie, Denona DP300. No nie mogę polecić, bo już kilka razy miałem z nim do czynienia. Technics 2000. Gdzieś uciekł. Tak. No to czyli jak ktoś lubi Direct Drive'a, ten Technics jak najbardziej. Nie ma oczywiście headshella ani wkładki, ale to myślę, że to nie problem. Dobra, idziemy dalej. Mamy kolejnego Technicsa 231, ale wolałbym tego wyżej. Gramofonatę to nie. Unitry nie polecę. Fisher jest interesujący. No to co, mamy Projecta. Była Rega, jest i Project. No. No prościej się nie da. Mógłby pan trochę fajniejsze zdjęcia zrobić. OM5, OM10. Co tam pan zostawił na ramieniu? OM5. No. 1000 zł. Ja wiem, że to są bardzo proste gramofony i nie wiadomo, za co płacimy te 1000 zł, ale wierzcie, że ramię Projecta ORP1 za tysiaka kolejna. Spokojnie można zaczynać, nie zastanawiać się, nie męczyć się, że coś tam się zepsuje, bo tam nie ma się co zepsuć, że jakaś elektronika, że coś tam. Nie, no. Ramię, silnik, to wszystko. DP300 nie. Dual 522. No właściwie, chociaż nie wiem, czy ta cena jest ok. Dual 522 naprawdę bardzo też fajny gramofon. Chciałbym trafić bardziej w tej kwocie, powiem szczerze, to Rensa 160. Właściwie ten temat by już zamknął wszelkie inne różne rozważania.
na temat wyboru gramofonu w kwocie do 1000 zł. No, telefon Kenów nie znajdziemy. 500-600 to się nie uda. Kiedyś nie było z tym problemu. Nowe Denony czy Audio-Techniki? No sorry, ale nie. Rega Planar 2 za 9,9. Spoko. Daniel, dla fanów oczywiście. Project Debut 3. 626, myślę, że jak na razie mamy chyba najlepszy gramofon. Torrens wtedy 280, nie polecam. Dual 502, super. Garard SP 25, no powiedzmy. Dobrze, Project Debut 3, Torrens wtedy 280, nie. Carbon Bianca, wiem, że te projekty, no to już tak. Trudno to nazwać jakoś tam coś, ale no wolałbym naprawdę od wielu innych wynalazków. Akai, bardzo fajny, przyzwoicie zrobiony gramofon. Goldringer 1-2, czyli Rega z wkładką Goldringa. To też jest warto rozważenia. Zobaczmy, czy jeszcze coś nas koczy. Sama mata za 90 zł. Torrens 166. No, chciałem i mam. I kończę. Chociaż 166 te ramię ma, powiedziałbym, słabsze od 160, nawet zdecydowanie. No to nie, to jeszcze coś poszukamy. Torrens 166. Onkyo. SLQ 2. Tak. Gramofon, tak. To jest 5200, super. Nie wiem, czy ta cena jest super, ale 650 dualek jak najbardziej, czyli w sumie co mamy? Duale, Fishery, Saby, Regi, polskie. Jakieś Torrensy też się trafiają, wolałbym tak jak mówię 160 i to by nam zamknęło temat. Oczywiście też i Technicsy. DP300F, no nie polecam. Lenkoil 90, no nie, też jakoś trudno byłoby mi to z czystym sumieniem polecić. Ale tutaj chyba widzę. A, SL20, jasne. 8200 to jeden z moich pierwszych gramofonów. 350 zł dałem, teraz 900, powiedziałbym, no ale to okej. Okay. Więc bezpiecznie można zacząć od projekta, można zacząć od Regi i się niczym specjalnym nie martwić. Mamy czegoś więcej o RPM 1.3, a to 850 zł. No to taki. BD2000 jak najbardziej. Palladium Technics. Pusher. Garard. 146, proszę bardzo. No i możemy skończyć temat. No oczywiście tam można poszukać sobie osób odpowiedzialnych za to, żeby tą pokrywę ulepszyć. Słuchajcie, nic naprawdę do szczęścia więcej nie potrzeba. Dobra cena. No i zawiasyn jakoś nie potem. No trochę ten, ale... O, i fajna wkładeczka, igłę poszukać i mieć święty spokój naprawdę na długą sprawę. 146 za 850 zł. Kochani, trochę się czasu zeszło, ale ja już dawno, że tak powiem, wam nie opowiadałem, a tym bardziej dawno już nie było dziennika audio, więc na tym torencie kończę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiam was serdecznie. Nowak Audio, Paweł Nowak. Cześć.